Gdyby ktoś wpadł na taki pomysł, żeby zrobić jakiś konkurs, turniej, teleturniej na temat Jezusa Chrystusa, to wcale nie łatwo byłoby utworzyć pytania, które były skomplikowane. Szczególnie jeżeli chodzi o aktywność, o zaangażowanie Jezusa Chrystusa, bo gdziekolwiek otworzymy stronę ewangeliczną, po drogi, to prawie zawsze to samo, nauczka. I w synagodze w Kafarnaum, i nad jeziorem Genezaret, i w Łodzi, i poza Łodzią. Kiedy nawet już wszyscy byli absolutnie przekonani o Niego i chcieli Go obwołać królem, to pod osłoną nocy przymrygnął razem ze swoimi uczniami, argumentując to, że pójdźmy do innych miejscowości, do wsi, o innych okolicznych miejscowości, po to, żeby nauczać, bo po to przyszedłem na świat. A więc Jezus absolutnie żył w wewnętrznym przekonaniu powołania, zadania, które mu zostało zlecone przez Ojca w niebie. I to było zadanie, które nieustannie prowokowało go do działania. Mówić o Ojcu, mówić o tym wszystkim, co Ojciec był człowiekowi dał. I w dzisiejszym fragmencie Ewangelii świętego Marka bardzo ciekawą jest reakcja jego słuchaczy. I do tych wszystkich uczonych w prawie i tych, którzy byli ludźmi niewykształconymi, zauważyli, że kiedy mówił to, co miał do powiedzenia, co przekazywał, to nie mówił tak, jak ich uczeni w piśmie, jak rabini w synagodze. Ale mówił jak ktoś, kto ma władzę. Zresztą nawet jeżeli zerkniemy sobie na księgi Starego Testamentu, to ci, którzy mówili w imieniu Boga, zawsze powoływali się na autorytet. To mówi Bóg, autorytet Boga. A jak to mówi Bóg? Swoista sygnaturka, która sprawiała, ludzi w respekcie wobec tego, co było mówione, przynajmniej tak było w założeniu mówiącego, że miało to wywołać postawę uwagi, respektu wobec treści wypowiadanej następnie. A Jezus nie w ten sposób zaczyna swoje nauczanie, czyli miał coś bardzo, no bardzo ważnego do powiedzenia, zawsze poprzedzał to tym swoim zaprawdę powiadam wam, ja wam powiadam. Dlatego, że miał świadomość tego, że ma udział we władzy Boga na wszelkim stworzeniu. A więc nie może dziwić fakt, że ci, którzy go słuchali, odbierali go jako nie jednego z nauczycieli, ale jako tego, który ma władzę, jako prawodawcę. Nie tego, który mówi o prawie, o prawidłowości, o normach, o zwyczajach, ale tego, który ustanawia porządek społeczności, którą razem z nim współtworzył i jednocześnie, który ustanawia porządek we wszechświecie. Dlatego, że Bóg raz powiedział swoje słowo, swoją wolę wypowiedział i brzmi ona w sposób absolutnie nieskończony. Mówił jak ten, który ma moc. I tutaj rzeczą jest niezmiernie, ale niezmiernie ważną, żebyśmy odrobinę czasu poświęcili właśnie na to słowo. Moc, która jest w Jezusie Chrystusie. W czym ona się objawiała, wyrażała, w czym się uzewnętrzniła? No na pewno chociażby to, co
dzisiaj zostało nam przedstawione we fragmencie Ewangelii Świętego Marka, to władza nad duchami nieczystymi, czyli nad diabłem. Jezus z Nazaretu, Syn Boga Żywego, jest Panem w całym wszechświecie i podlega mu wszystko, co jest stworzone. Duchy widzialne i niewidzialne, jak mówimy w naszym wyznaniu wiary. A więc również ma władzę nad złymi duchami. Zresztą to bardzo charakterystyczne jest, nie tylko było, ale jest. W momencie, kiedy zaczyna docierać do uszu nauka Boga, to zaczyna się niejednokrotnie manifestacja i złego ducha, który zaczyna natychmiast kontestować, sprzeciwiać się temu, tak jak to miało miejsce w synagodze w Kafara. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? A przecież on tam nic nadzwyczajnego nie robi, tylko i wyłącznie nauczy. Objawiał ludziom wolę Boga i Boży porządek. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. To jest właśnie uzewnętrznienie, między innymi skutek mocy, władzy Jezusa, którą w Nim Bóg Ojciec był zostawił. Czym jeszcze objawiała się moc władzy Jezusa Chrystusa? Jesteśmy świadkami w Ewangelii różnego rodzaju cudownych wydarzeń, zdrowie, rozmnożenia chleba, chociażby tego, że rzeszy gromadziły się wokół człowieka, który niczym nie różni się od pozostałych, poza grzechem. Jednak ludzie legnęli do Niego, chcieli Go słuchać, mało tego, On swoją mocą budził w nich zapotrzebowanie na Słowo Boże. Jesteśmy w ostatnim tygodniu, który poprzedza nam święto objawienia, ofiarowania Pańskiego, przepraszam, czyli tak po polsku mówiąc, święto Matki Bożej Gromicznej. To będzie 40 dzień, licząc od narodzenia Pana Jezusa. To jest ten moment, kiedy Najświętsza Maria Panna, Matka Jezusa Chrystusa i Święty Józef niosą swoje dziecko do Jerozolimy, żeby je ofiarować Panu, bo tak wygląda sprawa Starego Przymierza. Czyli tak nieoficjalnie to są ostatnie dni takiego bardzo szczegółowego spoglądania w zawartość prawdy o tym, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czym również i po co przede wszystkim został nam dany Jezus z Nazaretu? Do czego on jest nam w ogóle poszedł? Zważywszy na to, że może rozejrzymy się na prawo i na lewo wokół siebie i wcale nie mamy jest takich ludzi, którzy nie mają najmniejszego zapotrzebowania na Jezusa Chrystusa i większej zapotrzebowania na aspirynę C, aniżeli na Jezusa z Nazaretu. Pytanie właśnie dlaczego? Tak się sprawy mamy. A jeżeli my jesteśmy zainteresowani Jezusem Chrystusem, no to po co? Do czego On jest nam potrzebny? Czy tylko i wyłącznie to właśnie do tego, żeby odrobinę zaspokoić nas zmysł religijny i myśmy to właśnie mieli poczucie spełnienia obowiązku dnia Pańskiego poprzez fakt bycia na myśli świętym. Dlatego, że jeżeli tutaj nie jestem, to się jakoś tak nieswojo czuję. Do czego nam jest potrzebny Jezus z Nazaretu? Tym bardziej, że jeśli popatrzymy, to wcale nam się nie udziela wiele z Jego mocy, jeżeli chodzi o władzę nad potęgami chleba. Cudownie Go nie rozmnażamy. I nawet samo pragnienie zdrowia, powiedzenie, chcę, abym był zdrowy, nie powoduje we mnie tego, że ja odzyskuję pełnię rozkwitu zdrowia. Jakoś nie ma we mnie mocy Jezusa Chrystusa. Do czego jest potrzebny Jezus z Nazaretu? I do czego potrzebna jest moc, siła
Ojciec mi zostawi. I pozwólcie, że jeszcze raz sięgniemy do tych słów, które rozświetlały nam no właśnie noc Bożego Narodzenia, po pierwsze zdania z Ewangelii według świętego Jana, te, które są mi wyrzutem i jednocześnie tchną olbrzymią nadzieją, że Jezus, odwieczne Słowo Boga Ojca, przyszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli. To jest jedna informacja, ta bolesna. Drugie zdanie, ale tym, którzy go przyjęli, dał, uwaga, moc. Po co? Nie po to, żeby wygrywać w protokole. Nie po to, żeby nie chorować. Dało moc i daje moc do tego, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Życzliwie, moje kochane, tego, broń Boże, nigdy nam nie można zapomnieć. Dlatego, że jeśli tego zabraknie w naszej to właśnie takiej osobistej chrystusowej tożsamości, jeżeli nie będziemy tego przechowywać w naszej pamięci, jeżeli to nie będzie swoistym to właśnie asymutem mojego życia, jeżeli nie będę zorientowany na te dwa słowa dziecko Boże, to zawsze związek z Jezusem Chrystusem będzie chwiony. Będzie jakoś okaleczony, kaleczny będzie. Tym, którzy go przyjmują, daje siłę, nie załatwia za nich sprawy. Kochanku, również widzieć, że Bóg gdzieś chce współdziałania człowieka z sobą w naszym Jezusie Chrystusie. Po co? Byśmy się na co dzień, nie tylko po święta, na co dzień stawali. I jednocześnie światło objawiali, kim jesteśmy, że w Chrystusie jesteśmy dziećmi Bożymi. A w czym to się ma wyrażać owo dziecięstwo Boże? Uwierzcie mi, że naprawdę nie w infantylnym stylu bycia. Kiedy popatrzymy sobie na, no właśnie, na efekty mocy Boga obecnej w Jezusie Chrystusie. To, że mamy do czynienia z prawodawcą. To jego szczyt potęgi objawia się na wzgórzu Golgoty, gdzie walcząc po ludzku odniósł totalną klęskę. I tak było w pierwszym odruchu wśród jemu współczesnych. Nawet i tych, którzy dzień w dzień przebywali z nim, dzień i noc, wśród apostołów. Kiedy zobaczyli go ukrzyżowanego, sponiewierowanego Boże, czyli psa, niepodobnego do ludzi, w obawie o własne życie uciekali w obłoku z Jerozolimy. Kiedy nawet spotkali się już ze zmartwychwstałym w drodze do Emaus, żyją swoistym wyrzutem, takim wewnętrzną goryczą, a myśmy się spodziewali, że On przywróci świętość Izraela. No właśnie, myśli moje nie są myślami waszymi, mówi Bóg w księdze proroka Izajasza, ani drogi moje drogami waszymi. Po co odwieczne Słowo Boga Ojca, jednorodzony Syn Boży, stał się człowiekiem? No dla naszego zbawienia. Nie po to, żeby przywrócić, mój Boże, świętość Rzeczypospolitej Polskiej. Też dobrze wiemy, że jeśli w granicach Rzeczypospolitej Polskiej będą żyli, no właśnie ci, którzy dzięki mocy Boga stali się przybranymi dziećmi Bożymi, nie będzie ani wśród nas ani rozpusty, ani kradzieży, ani zbrodni, ani mówienia fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ale pierwsza rzecz, nade wszystko trzeba stać się dzieckiem Boga.
Trzeba odnieść zwycięstwo nad złym duchem w sobie. Trzeba dzięki mocy, którą daje Jezus Chrystus, owo przyjmowanie Go sakramentem i przez sakrament. Jest gwarantowany sposób na to, żeby mieć udział właśnie w mocy Boga samego. To sakramenty, które Chrystus zostawił właśnie swojemu Kościołowi, czyli nam. Nie po to, byśmy je kolekcjonowali, że już zdobyłem chrzest, zdobyłem bierzmowanie, zdobyłem Eucharystię, zdobyłem nawet na naszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Siedem w komplecie. Nie. Sakramenty nie są do zdobywania. One są potrzebne, by je używać. Po co? By mieć dostęp do siły Jezusa Chrystusa. Do siły, która daje człowiekowi kondycję, by wytrwać w komunii, czyli w zgodzie z Bogiem i z prawem, które On daje.